Decyzja w sprawie zapory na granicy z Białorusią. Jest zapowiedź Tuska. Donald Tusk odniósł się do kwestii zapory na granicy z Białorusią podczas konferencji prasowej z premierem Finlandii, który przebywa z wizytą w Polsce. Podjęto decyzję o jej szybkiej modernizacji. Jesteśmy także zainteresowani reformą prawa azylowego, gdyż dzisiejsze środowisko prawne w UE jest nieadekwatne do zagrożeń, jakie wytworzyła polityka Rosji i Białorusi, dodał premier. Donald Tusk spotkał się z premierem Finlandii. W piątek 16 lutego doszło do spotkania Donalda Tuska z premierem Finlandii. Po rozmowie politycy wzięli udział w konferencji prasowej. Premier Finlandii zapewnił o bliskiej relacji obu państw i stwierdził, że rozmowy przebiegły wyśmienicie. Nasze relacje są bliskie i chciałbym je jeszcze bardziej pogłębić, powiedział Petteri Orpo. Pan premier Petteri Orpo jest bardzo sprawdzonym i lojalnym wobec europejskich interesów politykiem. Jestem szczęśliwy, że mogliśmy dziś porozmawiać. Jesteśmy w stałym kontakcie, mamy wspólne interesy i niestety też wspólne problemy do rozwiązania, mówił Donald Tusk. Donald Tusk i Petteri Orpo o bezpieczeństwie Europy. Problemem tym ma być przede wszystkim zabezpieczenie granic państw frontowych. Jak zapewnił polski premier, rozmowy dotyczyły przede wszystkim zwiększenia bezpieczeństwa Polski i Finlandii. Petteri Orpo stwierdził, że Europejczycy powinni ponosić większą odpowiedzialność za te kwestie, o czym doskonale wiedzą państwa leżące w sąsiedztwie Rosji. Europa musi posiadać narzędzia do tego, aby walczyć z sytuacjami, gdy dochodzi do wykorzystania obywateli państw trzecich do walki z nami, powiedział premier Finlandii. Mamy do czynienia z podobnymi problemami. Nielegalna i organizowana przez państwa z nami sąsiadujące migracja. Mamy bardzo długie granice z Rosją, w naszym przypadku także z Białorusią. W jakimś sensie jesteśmy państwami frontowymi, mówił Donald Tusk. Premier o zaporze na granicy z Białorusią. Podjęto ważną decyzję. Nawiązując do tematu polskiego bezpieczeństwa, Donald Tusk odniósł się do kwestii granicy z Białorusią. Jak zapewnił, zapora graniczna ma zostać poddana szybkiej modernizacji. Podjęliśmy decyzję o szybkiej modernizacji naszej zapory granicznej z Białorusią. Przeznaczymy na to adekwatne środki, powiedział. Premierzy rozmawiali także o pakcie w sprawie migracji i azylu. Tusk podkreślił, że w interesie rządu jest także reforma prawa azylowego w kontekście działań Rosji i Białorusi. Jesteśmy także zainteresowani reformą prawa azylowego, gdyż dzisiejsze środowisko prawne w UE jest nieadekwatne do zagrożeń, jakie wytworzyła polityka Rosji i Białorusi, zapewnił Donald Tusk.